Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka ze Spore. Moi drodzy, dzisiaj będziemy znowu zajmować się polepszeniem naszego jednoroga i tak, czytam komentarze, słuchajcie, czytam komentarze, jak najbardziej czytam, bo mi zarzucacie, że nie czytam komentarzy. Czytam je, tylko moi drodzy, ja bardzo często nagrywam filmy po prostu na zapas. Wiecie, gdy nagrywasz dużą ilość filmów, to często masz harmonogram ułożony w ten sposób, że jak włączasz jedną grę, nie chciałbyś się z niej wybijać i jest 2-3 odcinki są nagrane. I ja dopiero po tych 2-3 odcinkach jestem w stanie przeczytać komentarze, które były wcześniej, znaczy może wziąć sobie do serca te komentarze, także wybaczcie mi. No ale no niestety czasami po prostu nie mogę zrobić tego tak szybko, jakby wam się wydawało. A komentarze czytam, uwierzcie mi, że czytam. I tak samo mówiliście mi, że mam mam robić dokładnie to samo, co robią potworki, które chcę, żeby były w moim stadzie, więc zobaczymy dzisiaj, czy uda nam się to ogarnąć. Słuchajcie, tutaj co to jest? Tretany, ej, wow, gdzie wy tutaj wylatujecie, ziomeczki? Widzicie mi wpierdzielić? Nie, zajęliście sobie gniazdo nowe, a to skurczybyki, patrzcie na to. Ciekawa sytuacja, dobra, znajdźmy jakiegoś... tego błąkającego się śmierdzi dupca. Zobaczmy, to jest urok, poza i śpiew. Okej, okay, jeszcze nie ogarniam do końca, jak to się... jak się używa tych... O, wy będziecie mnie atakować od razu, jasne, że tak. Nie ma tańczenia, bij się od razu. Jak wyglądają dane te rzeczy. I w ogóle jesteśmy w stanie przejść na nową fazę, słuchajcie. To też jest spoko sprawa. Najpierw wybiję tych ludków i dzisiaj przechodzimy sobie na kolejną fazę. Jeszcze zanim, tutaj był ten błąkający się śmierdzi dupiec, więc idziemy sobie tego śmierdzi dupca ogarnąć tutaj błąkającego się. Wybiliśmy tych tarkanów, cokolwiek, jak się nazywali, tak się nazywali, już nieważne, mniejsza z tym. Chcę zobaczyć po prostu, czy będę w stanie teraz przejąć sobie tego błąkającego się typka, żeby był ze mną w drużynie. To jesteś ten? Nie, to jest Turando. Turando, ale to jest zwykły, niebłąkający się, zwykły, randomowy. Bo atakujesz mnie, typie. Jestem zbyt dla ciebie rozwinięty, żeby się teraz ze mną klepał. Dobra, ten w ogóle mój jednoróg jest jakiś też ekstra super dokoksany. A dobra, o jest pan, o którego mi chodzi. Uratujmy go. Bo on sobie świetnie radzi. I wybijmy całą ich wioskę, myślę, że nie będziemy mieli z tym problemu akurat mniejszego nawet. Z moim damage'em i z moim HP to oni nie mają najmniejszych szans, patrzcie na to. Chociaż ten sobie kurde daje radę, słuchajcie, patrzcie na to, look at this. Ten naprawdę dawał radę, przez pierwsze tam parę uderzeń robił mi naprawdę duże bubu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre, to nie ma Lipton i się tobą pożywię, kumpel. Ten mniejszy niech ucieka. Tego sobie skosztuję, bo muszę się troszeczkę podleczyć. I ty, mój drogi samotniku megalongu, jesteś mi bardzo potrzebny, bo chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić. Chyba możemy się dogadać w tej sprawie, nie, kumpel? Sobie pozjadam tu tych wszystkich leszczy. A ty będziesz chodził i atakował wszystko dookoła. Nie podoba mi się to. Chociaż w sumie, czy ja wybiłem ich gniazdo, to mało co do wybicia brakuje, więc zaraz sobie skoczymy ich, żeby to wybić. Też mówiliście mi, że im więcej mam tych ludków w stadzie, tym mam większe szanse na to, że kogoś z kimś się dogadam. To też może być w sumie, kurczę, prawda. Dobra, kumpel, siema. Dobra, zrobiłeś pozę. Proszę bardzo, to jest poza. Dokładnie, zadziałało. Urok. To jest śpiew chyba, tak? Tak, to jest śpiew, zdecydowanie. To też był urok. Ej, daje radę, słuchajcie, pięknie. Zajebiście, udało się. Słuchajcie, jesteśmy kumplami i teraz wychodzi na to, że muszę jeszcze raz użyć uroku, żeby się z nim zakumplować, żeby on ze mną biegał, tak? Dobrze to kojarzę? No, tak, dokładnie, to będzie na tej zasadzie. Okej, okay. Użyłeś pozy, tak? Proszę bardzo, poza ode mnie dla ciebie, kumpel. Co masz dalej do zaoferowania? Śpiewamy, to śpiewamy, proszę cię bardzo. Bardzo serdecznie cię proszę. Mój tu kumplu, mega longu. To było to.
Proszę bardzo, oto poza dla ciebie. Urok bardziej. Co mi dalej pokażesz? Znowu śpiewando? No problemo, kumpel. No problemo. I mamy? Tak? Będziesz moim kumplem? Boże, jak wspaniale, mega longu, dad zło, daj like, teraz to możemy niszczyć, palić wioski i tak dalej, tylko zanim to zrobimy, kumpel, to jeszcze wypadałoby, żebyśmy się przeszli zebrać jeszcze jednego takiego dużego kacapa, takiego samotnika, jakim ty jesteś, także mówię, piszcie komentarze, jak nie zrobię ich, nie spełnię tego, co pisaliście w komentarzach za pierwszym razem, to na spokojnie możecie to napisać i w drugim postaram się wszystko ogarnąć, więc protipy jak najbardziej są mile widziane, słuchajcie. I chcę zobaczyć, żeby udało mi się znaleźć tego pajęczaka jeszcze, bo ten pajęczak też gdzieś tu biegał, te pajęczaki były bardzo, bardzo w porządku. Dobra, zobaczmy sobie, te pajęczaki były tu przy naszej pierwszej wiosce. Tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj Holender było. Czekajcie, sobie zrobimy zew godowy. Tu jest nasza wioska, w tę stronę. No dobra, spoko. Myślałem, że troszeczkę w innym miejscu jest, ale bardzo się cieszę, że mamy tego wielkiego tego naszego ziomeczka. Jest przecudowny. To jest to założone dopiero, kurde, ta wioska dopiero założona. No słuchajcie, zanim jeszcze pójdziemy do tej ewolucji, wydaje mi się, że możemy się wstrzymać w sumie, albo w połowie odcinka gdzieś sobie pójść dopiero do kolejnego etapu ewolucyjnego, bo chciałbym jeszcze się przejść po tej mapce. Może mi się uda jakiegoś kumpla ze sobą wziąć, a wydaje mi się... O, jest. To jest nasza to w ogóle. Cześć, kumpel. Zaprzyjaźnimy się? Poza, proszę bardzo. Oj nie, zrąbałem. Nie to wziąłem. Zrąbałem, ja wiem, zawiodłem trochę. Teraz masz pozę, proszę bardzo. Proszę bardzo, kumpel. Jest, dobra, okej, okay, zakumplowani. Dawaj nextik. Co tam będziesz chciał teraz ode mnie? Ja ci pokażę pozę może, co? Proszę, mamy pozę. Jeszcze raz poza, bo chcę, żebyś ze mną poszedł. O, tobie też się poza podoba, to mnie bardzo cieszy, to ja też ci daję pozę od swojej stronki i bardzo duży level mam tej pozy w ogóle, swoją drogą. I powinieneś, kumpel, teraz za nami chodzić. Dzięki tobie, stary, megalognu, bardzo szybko zdobywam te rzeczy, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Ziomale, pozyskaj 3 członków ekipy z różnych gatunków, no i zajebiście, dobra, spoko. Teraz wypadałoby, żebym jeszcze sobie załatwił jako trzeci gatunek jeszcze też tego jednego samotnika. To już w ogóle byśmy byli tak wykoksani, że to jest kosmos, jakieś tretany, tu są nie tretany. To nie moglibyśmy ich walnąć na sam koniec. Patrzcie, ile mamy dodatkowego DNA. Coś ty zrobił, ziomek. Nie, to mi chodzi, właśnie chciałem sobie zrobić taką drużynę z tych kozaków. To by było przepiękne, słuchajcie. No tego pajęczarza jeszcze widzieliśmy tutaj w okolicy, więc myślę, że ten pajęczarz by był idealny. Zakładając, że go coś nie zabiło, chociaż wątpię, on był takim przekoksem, żeby go trudno było zranić, no nie ukrywajmy. Przy okazji możemy wybić tą wioskę tretanów, albo to turandów. Dobra, lejemy z nich. Dawać, ciśniemy frajerów. No patrz, z nimi to nie będzie najmniejszego problemu, żeby cokolwiek zdziałać. Wbijamy się w środek wioski i po prostu niszczymy wszystko dookoła. Jeszcze omijając fakt, że mam bardzo silnego tego pomagiera swojego, nie? No chociaż te to rozszarpują ich po prostu. Boże, patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Te unikalne jednostki to jest coś pięknego po prostu. Obczajcie to, jak oni dewastują, oni ich po prostu zgniatają, jak... O Jezus. It's so easy. Co, wy próbujecie latować swoje włości? Nie dla psa kiełbasa, nie masz żadnych szans. No i proszę bardzo, spokojnie. Koniec. Not for dog. Dobra, wyleczmy się chłopaki troszeczkę. Migruj do nowego gniazda. Spoko, można tą migrację tam uskutecznić. O. Nie, dobra, już myślałem, że ty jesteś jakimś... To są osioły, tak? Unga. Unga też jest spokojna. Czy to są osioł? To jest osioł po prostu. Zabójczy osioł, tak się nazywa. Wy jesteście niegroźni, to was też zostawiam w spokoju i nie ma zamiaru się z wami za bardzo klepać, gdy jest ktoś niegroźny. Co najwyżej moglibyśmy się zakumplować, ale niestety, kurde, w sumie muszę się jakoś wyżywić, a tamten już pozniadały. Dobra, no sorry chłopaki. Wybijam całą waszą wioskę, niestety. Będziemy okrutnymi tyranami tutaj. Zbieram bardzo dużo DNA, zanim przejdę na kolejny poziom, żeby mieć dużo...
dużo nowych rzeczy. Będzie bardzo przyjemnie. I tu banda łysego się widzę zbliżyła. Kumpel, pomóż mi. O Jezu, z tobą to ja mogę konie kraść. Widzę, że ktoś tu się jeszcze wpierdziela w bitkę. O, Unga, dobra, już myślałem, że ty jesteś jakimś unikatowym. O Jezus, jaka bitwa! Co tu się dzieje, what the fuck? Dobra, dajcie mi się pożywić na szybko. Alfa zabójczy osioł. Zjedźcie go. O, wy go rozszarpiecie w sekundę. Ten osioł nie ma najmniejszej szansy, słuchajcie. Dobra, i po wiosce osiołów. Mówi się trudno i ja potrzebuję tego, żeby troszeczkę podejść, zarąbiście. Ungi. Ungi są bardzo ładne, ale chodzi mi o jeszcze jakiegoś unikatowego jednego. Tu jest bardzo dużo tych jednostek nowych, dodatkowych. Czy to nie jest tutaj, gdzie były ostatnio... O, my by przy nich byliśmy, kurde. Lunku. Tego lunku nie widziałem wcześniej w sumie. To jest jakiś całkiem inny gatunek. Ja bym chciał tego pajęczarza naprawdę bardzo, bardzo zobaczyć. Co tu się dzieje? A, chyba przez przypadek przeszedłem do nowej... Chyba przez przypadek przeszedłem do nowej fazy, tak mi się wydaje, słuchajcie. Jest bardzo możliwe. Tak na to wygląda. Zajmujesz to gniazdo. Tu przyjdą nowy świat przyszłe, na świat na przyszłe pokolenia. Okej. Czyli jednak nie przeszedłem do kolejnej fazy, co mnie bardzo cieszy, bo nie chciałbym, ale wbiłem chyba kolejny jakiś swój poziom. 106 HP mam. Tak jakbym coś troszeczkę wyewoluował. To są za słabe gatunki już, żebym się z nimi tutaj za bardzo przejmował. Bardzo chciałbym znaleźć tego pajęczarza, no. Pasator. Dobra, guys, wybijamy was. Zrobimy sobie ten dzisiejszy odcinek na takie dobitki i poszukiwanie tych elitarnych stworków z powrotem, skoro już ogarnąłem, jak je mniej więcej oswajać. Chciałbym sobie zrobić taką elitarną drużynę i dopiero przejść na kolejny poziom, chociaż wiem, że może to być troszeczkę zbędne, ale przy okazji dobijemy sobie dużo punktów rozwoju i to też nie będzie takiej tragedii. I możemy zbierać te kości, bo też zawsze jakieś odblokowanie nowych przedmiotów. Przepraszam bardzo. Ewolucja, załóż plemię. Na razie nie chcemy zakładać. Dobra, kolejne gniazdo rozwalone. Bardzo mi się to podobuje. Alfa długołap. Długołapy? My już nie byliśmy się z długołapami. Silnołapy miałem. Wcześniej były silnołapy. Taki gatunek jak silnołap. Dobra, to jest prawda, to jest prawda. To jakieś jajka. To jest moje stare gniazdo? Czemu tu nikogo nie ma? Halo? Co to ma oznaczać w ogóle? Potrzebuję jakiegoś unikalnego samotnika. Tej, to nie jest, nie, no to jest moje gniazdo, jak ciul. Patrzcie, to jakby jajko się wyparło w jakiś dziwny sposób. Zbierajmy te kości, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Tak, i chociaż cały czas to już są powtóreczki bardziej. No tu mamy jakieś... Oj, kurde, Unga to jest, już myślałem, że to jest jakiś unikatowy ziomek. Tretany, chcecie zostać wybici? No problemu. Jeśli na mnie kozaczysz, to dostajesz na pyrę, ziomek. Prosty wybór. Naprawdę, jak dla mnie, to nie ma nic prostszego tutaj. Kumpel. Że nawet chyba znacie swoje miejsce, bo próbujecie uciekać. Przynajmniej połowa z waszej wioski uciekła. A my ciśniemy dalej. Dobra, wybita kolejna wioska. Bardzo mi się to podoba. Następnego będę musiał zeżreć, bo potrzebuję troszeczkę pokarmu. Bardzo mi się podoba, że ten jeden Tarkatoid, czy jakoś tak, bardzo bije z daleka dużo. To jest bardzo w porządku, słuchajcie. Naprawdę mega silną mamy tą drużynę. Ale teraz będzie się trzeba wycofać tu powoli. Niech chłopaki się tym zajmą. Ja muszę się troszeczkę wycofać, bo mi zaczęło HP gwałtownie spadać. Fajnie by było, jakbym się podleczył teraz. Zjadł sobie przy okazji żarcie jakieś. O to chodzi. Pięknie. Czy zajęliśmy gniazdo? Zajęliśmy gniazdo. Kolejny gatunek wymarł dzięki nam. Jesteśmy bardzo agresywnymi skurczybykami. Czy ungi są przyjazne, więc bardzo mi to się podobuje. Może się z wami zaprzyjaźnię, ungi. Czemu by kurczę nie, bo jesteście naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądające. Takie brzydkie. Dobra, chłopaki, potańczmy z nimi. Co nie zrobisz? Oczywiście kliknąłem nie ten przycisk. A możecie za urocze. Wtedy mi tam pokażesz. Chcesz pośpiewać? No wiem, nie to. Pokrzaniłem troszeczkę. Poza. Proszę bardzo, poza dla ciebie, kumpel. Jesteśmy kumplami już. Widzę, że ty mnie polubiłeś bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, jak tam u ciebie jeszcze. Może jakąś alfę. Pogadajmy z jakąś alfą, będzie troszeczkę łatwiej. Witam. Nie bójcie się, spokojnie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do was.
Co tam zrobisz, mi kumpel? Poza, proszę bardzo. Bardzo prosty wybór mi dajecie, bo poza ma największy poziom u mnie. Uroczek? Proszę bardzo. Zakumplowaliśmy się. Fajnie by było, żebyśmy sobie troszeczkę podbili ten nasz przyjacielski mryk. Co wy na to? Aha, jeszcze jednego muszę się dogadać, z jeszcze jednym. Dobra, z tobą może, kumpel. A kurde, nie mam tańca. Nie mam tańca, to może być niedobre. Niedobrze, niedobrze. Jak ty będziesz cały czas tańczył, to będzie przypołek, że... Zróbcie też urok. Dobra, proszę bardzo, jest urok, nie ma problemu. Urok jestem w stanie zrobić. Udało się, tak? Cieszy was to? Nie, o co tu chodzi? Wybierzmy może innego, ciebie. Nie chcę, żebyście tańczyli, bo ten taniec zepsuł mi wszystko. Dobra, pośpiewać możemy, kumple. Poza! Nie to! Diabeł! Nie. No, też tak myślałem, chłopaki, no. Jeszcze raz, proszę, poza. Dobra, to jest urok. Urok jestem w stanie załatwić, no problem. Tą pozę strzeniłem, bo poza bardzo dużo mi daje. Jezus Maria. Z pierwszym tak łatwo poszło. Dawaj, kolejny raz. Co tam macie do pokazania? Pośpiewać możemy, nie ma problemu. To jest poza. Pykło. Jeszcze raz. No i zakumplowani, that's what I like. To jest to, co lubię, słuchajcie. Okej, wydaje mi się, że możemy mieć problem ze znalezieniem kolejnego tutaj tego rozwojowego skurczybyka. Weźmy sobie to w takim razie i przejdźmy na kolejny poziom. Ale kurczę, mamy fajny ten team. Mamy tego jednego, tego zwykłego, resztę to samotnicy. Więc sobie ich zostawimy po prostu. Jeszcze przejdziemy ewentualnie tutaj w tą stronę. Żałuję, że nie złapałem pierwszy raz, że nie ogarnąłem tego, że to się tak robi, Holender. Bardzo bym chciał mieć tego pajęczaka, bo ten pajęczak też był naprawdę skurczybyk bardzo ładny. On też miał zasięgowe ataki i to było przekozackie w nim, słuchajcie. Naprawdę było przezarąbiste. Dobra. Bierzemy ewolucję, zobaczmy naszą historię. Tu bardzo dużo rzeczy znaleźliśmy, tu się dogadaliśmy, tu parę gatunków rozwaliliśmy, takie rzeczy. Twoje działania jako stwory dały ci kolejną cechę, która definiuje twój gatunek. Nowe unikatowe umiejętności czekają na ciebie w fazie plemienia. Okej. Ja teraz przelatuję, tu przeszliśmy całą fazę, bardzo mi się to podoba. Drapieżnik. Mamy nową tom. Drapieżne stwory spędzają swoje życie na poszukiwaniu ofiar. Szybciej wybijają cały gatunek niż skorzystają z umiejętności tańca czy uroku. To też mi nie pasuje za bardzo. Jestem drapieżnikiem jak najbardziej, ale no chciałbym też się dogadywać tam z innymi. Też jest bardzo przyjemną sprawą. Dobra, lecimy dalej w takim razie, zobaczmy. Okej, mamy odblokowaną fazę plemienia. Dobra, spoko. Mamy bardzo dużo punktów, więc możemy się też zająć tym, żeby z naszego jednoroga zrobić coś bardziej naprawdę, co będzie wyglądało jak coś ala jednorożec, słuchajcie. Więc będziemy musieli się tym zająć. I zrobimy tak, że ciebie troszeczkę tu wydłużymy. Można tu jeszcze ciebie wydłużyć? Oczywiście, że można. Bardzo mnie to cieszy. No na pewno trzeba to pogrubić, bo to jest ogon jednak. Z przodu można coś dać? Dać można, oczywiście. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście tu nóżki musimy cofnąć, jakby schudzić ten ogon troszeczkę. O tym chodzi, że ten ogon jest troszeczkę za gruby. To mi się za bardzo nie podoba. Dobra, zróbmy tak. Podwijmy ci tego ogonasa tak jak był wcześniej. Dajmy ci oczywiście tą maczugęsę. Tak jak była wcześniej. I mamy ją troszeczkę pozmieniać, bo ona widzę, że się znowu pozmieniała. Oj, nie. Za bardzo kombinujesz chyba, diabełku. O, ona żeby tak groźnie wyglądała, tak jak wcześniej. O, gitarka, wigitarka. Teraz ją wyciągniemy troszeczkę do góry. Nie, to nie tak działało. Boczek?
O, żeby ona taka kolczasta była, zajebiście, to mi się podoba, powiększmy już teraz, ona jest na maksa już powiększona. Dobra, oczywiście tego roga na czole zostawiamy sobie takiego jak jest, bo chyba nie ma sensu. Mamy nowe! Lubu dum bum 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 gruch! Ty masz dużo większy cios, oczywiście, to musimy sprzedać w takim razie to. I ubum dum bum 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 gruch też bierzemy. Że ubu dum bum bum trzeba na pewno zwiększyć. Dużo bardzo. No, to trzeba naostrzyć kolce. O Jezu, w ten sposób to będzie wyglądać. Nie, my chcemy taką pałę mieć wielką. Hehe, pała, śmieszne słowo. Okej, mamy tego ogona. Jakby się udało to ciało troszeczkę ten korpus wydłużyć, żeby było bardziej tak, wyglądało na psi korpus. Może tak. I te nogi troszeczkę pogrubić, jakby się dało. Da radę? Oczywiście, że da radę. One muszą być naprawdę dokoksane. My jesteśmy tu już przekozakami. I to wypadałoby również, żeby troszeczkę pogrubić naszego jednoroga. On będzie bardziej jako jednorożec. Musisz być przekozakiem, pamiętaj o tym. I fajnie by było, jakby też udało nam się te łapki twoje wypierdzielić. I znaleźć coś, co da nam lepszy urok troszeczkę. Czyli ja mam coś pozę na poziom 5. O to mi chodziło, więc te łapki twoje sprzedaję. Cios mamy na którym poziomie? Gryzienie. Aha, nie mamy ciosu w ogóle. Dobra. Daj mi rączki, kończyny i fajnie by było mięśnie łapy, o to chodzi. Że ty możesz sobie mieć ręce na brzuchu, to mi akurat nie przeszkadza w żadnym stopniu, chociaż wygląda troszeczkę głupio. Ale to mi nie przeszkadza, jeśli masz mieć dodatkową pozę, prawda? Tylko żeby te twoje łapy wyglądały naprawdę jakby umięśnione. Co to ma znaczyć? Aha, tutaj, dobra. Trochę przed ramię to ci przesadziłem. O, teraz będzie lepiej. Zdecydowanie dużo lepiej i dodajmy ci w takim razie te kumkułaki, żebyś miał pozę na wyższym poziomie. To na pewno, poza na wyższy poziom się przyda. Urok poziom 4, czy ja mam to założone, czy ja mam urok poziom 4, urok poziom 3, więc ty, kumpel, zmykasz stąd, urok poziom 4 ci wrzucamy na plerki. Tak jak wcześniej, jak będzie, albo weźmiemy tak, żeby pojedynczy i go po prostu powiększymy. Robimy go bardziej tutaj na grzbiecie. O, to będzie gitara. I to też jest urok poziom 4. Ale nie, spoko, tego akurat nie chcemy zmieniać. Skok, szybowanie. To są skrzydła. Wasz kolot. My nie chcemy, żeby nasza postać była latająca. Nie podoba mi się to. Urok już mam zrobiony. Teraz co jest nam potrzebne? Jest nam potrzebne śpiewanie. Skąd ja wam wezmę śpiewanie? To pewnie jest zależne od jakoś od mordki, tak? Śpiew poziom 1, poziom 1. Mam śpiew poziom 3, ugryzienie poziom 5. To też będzie na 100% trzeba zmienić w takim razie. Więc ty, moja droga mordko, uciekasz. I przechodzimy na krótkopysk. Imo, i tak zrobimy, żeby był dłuższy pyszczek. Już się do takiego przyzwyczaiłem, ale na pewno będziemy chcieli go zrobić dużo szerszego. I oczy mogą zostać w takim kształcie jak są. Fajnie by było, jakby się dało ten róg nawet nie tyle co przekrzywić w tę stronę. Przekręcić też nie ma sensu, chociaż w sumie przekręcić go, o, w tę stronę. Pochylić go troszeczkę do przodu. Jakbym mógł tą szyję trochę podnieść, to by było bardzo fajne. O, i ten pyszczek teraz damy w dół, ale no tego się go zaraz schowa, to nie ma problemu. Tak mi się wydaje. O! Ej, to jest też quality, żeby taki wielki dziób miał. Dobra, jest spoczko. Trochę jesteś za szeroki, coś mi się wydaje. Dobra, w sumie chyba na docelowo... O Boże, te nogi to można głowie, stary. Nie da się ciebie trochę wydłużyć, kumpel? Nie da się, to już jest max. Nie, dobra, to trzeba trochę podnieść. Żeby ten pyszczek miał jakieś ręce i nogi. A propos ręce, to też na pewno trzeba je jakoś zwiększyć. Weźmy je trochę na bok i te kopyta, to ci trzeba wszystko powiększyć. Najlepiej by było, jakbyśmy dali ci w ogóle jakieś proelo kopytto. Szarża poziom 5, sprint, szybkość.
Kopytomaty. No dobra, nie wyglądają zbyt zachęcająco według mnie. Ale skoro już ci dajemy łapska, to będziesz miał łapska, kumpel. I te zdóbki będzie ci trzeba powiększyć, to na 100%. Dobra, teraz jesteś naprawdę przekozakiem, słuchaj. Naprawdę jesteś przekozakiem. Śpiewanie na trzecie poziomie, czwarte. Taniec, czy my możemy tańczyć? Szybkość. Co jest potrzebne, żeby móc tańczyć w ogóle? Taniec, kopyta. Savokonga. No dobra, w sumie możemy zrobić tak, że te łapy mu ukradniemy i damy mu trochę... trochę to śmiesznie wygląda, słuchajcie, no ale cóż. No jesteś takim dziwnym mieszańcem, kumpel, ale mamy przynajmniej taniec dodatkowy, czyli jesteśmy naprawdę kozaki, bardzo mi się to podoba. Nie wygląda, że zbyt zachęcający, tak jakbym chciał, no ale cóż. Tego to się nie robi dla przetrwania gatunku, prawda? O, weźmy cię, o, jako takie naramienniki na łapach, to fajnie wygląda. Dobra, tak może zostać, słuchajcie. Nasz jednoróg naprawdę zaczyna nabierać kształtów, czy naprawdę nie mogę tego... Mogę tylko jakoś to tak przechylić i zwiększyć co najwyżej. No tego jednoroga teraz możemy zwiększyć, to nie ma problemu. No dobra, spoczko. Te oczka ci damy troszeczkę bliżej jeszcze. Żebyś ty coś, kumpel, widział w ogóle. O, i to jest coś, co możemy, w czym możemy wejść do fazy plemienia, tak mi się wydaje. Tak mi się, Holnader, wydaje. Zobaczmy jeszcze, jak ty będziesz chodził, kumpel. Jak ty wyglądasz w rzeczywistości? Przystojniacha, tak jak się spodziewałem, słuchajcie. Naprawdę jest bardzo ładny. Jest pożądalu. Dobra, wydaje mi się, że z taką fazą możemy zacząć kolejną fazę, czyli fazę plemienia. To będzie quality, słuchajcie. To będzie max quality. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Coś będziemy bardziej kierować tym jednorogiem w stronę centaura, słuchajcie, żeby bardziej zrobić z niego coś ala centaur. On zaczyna wyglądać jak gość naprawdę, który zaczyna myślący. Zaraz będzie próbował rozwijać chyba ogniska, z tego co rozumiem, tak? Coś tam wymyślił, kumpel. Fajnie to wygląda, Holender. To nieźle. Masz pomysł? Co on zrobił? Co to za kozak jest? Ło, co za rózga? O co chodzi w ogóle? Gratulacje! Za chwilę przejdziesz do fazy plemienia. Faza plemienia. Filtrowanie norm społecznych. Okej. Okay. Robią się to bardzo szalone rzeczy, słuchajcie, w tym odcinku dzisiejszym. Czy mi się wydaje, czy pan opancerzony wejdzie teraz do gry, czyli opancerzony to jest coś, co ja robiłem wcześniej. Jednoróg. Harto, a iść! Gdzie płaci? Kudaciu! Ja oczywiście zrobię też tyle zdjęć, ale chciałbym mieć coś na miniaturkę, żeby móc wsadzić. O tej chwili kierujesz plemieniem liczącym 3 osobników. Możesz zbierać pojedynczych członków plemienia lub ich grupy i wydawać im rozkazy. Aby wypełnić pasek swoich postępów, musisz wchodzić w interakcję z innymi plemionami. Rzućmy na niego okiem. To jest pasek podstępu. Aby rozwinąć swoje plemię, musisz zawierać przymierze... musisz zawierać przymierze z innymi szczepami, lubię podbijać. Okej. Okay. Cele te pomogą ci opanować podstawowe zasady życia plemiennego. Twoim pierwszym zadaniem jest dobranie stroju dla twojego plemienia na ekranie stylisty plemiennego.
Kliknij swoją chatę. Dobrze, słuchajcie. W takim razie ja będę się zabierał za nagrywanie odcinka po odcinku, bo dochodzi czas tutaj akurat końcóweczki. Wytrzymajcie się, zostawcie oczywiście taktyczną łapę w górę, jeśli wam się to podoba. Ja biorę się za organizowanie mojego plemienia w takim razie, także trzymajcie się i do kolejnego odcineczka. Siemano, cześć!